W skrzydełkach rozkochaliśmy się już dawno. Pewnie dlatego, że są łatwo dostępne, są niedrogie, są proste w przygotowaniu i do tego mega smaczne. Najczęściej je grillujemy lub pieczemy. Ja dzisiaj pokażę, jak przygotować je w głębokim tłuszczu. A partnerem tego odcinka jest Bacoma. Rozpocznę od zamarynowania skrzydełek, a właściwie to sprzedam Wam pewien patent na to, jak sprawić, aby były po prostu rozpływające się w ustach. Najpierw je solę i tą sól mocno wcieram, a później dodaję sporą ilość gęstego jogurtu. Jeszcze raz je mieszam. Chodzi o to, żeby ten jogurt dostał się w każdy, nawet najmniejszy milimetr mięsa. Aby ta marynata dobrze zadziałała, muszę to teraz odłożyć na noc do lodówki. Ja już oczywiście mam przygotowane wcześniej. A tak wyglądają po 12 godzinach. Właściwie wizualnie zupełnie się nie różnią, ale gwarantuję Wam, że tam wewnątrz mięsa się zadziało. Teraz muszę je odsączyć z nadmiaru tego jogurtu, ponieważ on podczas smażenia będzie się palił. Teraz muszę je porządnie doprawić. Całkiem spora ilość suszonego imbiru. Do tego taka sama ilość suszonego oregano. Dodam teraz słodki wędzonej papryki oraz czarny pieprz. Sól, przypominam, już była wcześniej, przed zamoczeniem w jogurcie. Teraz muszę je dokładnie wymieszać, żeby przy każdym kęsie przyprawy były wyczuwalne. Lecę umyć rączki i za chwilę będę je smażył. Zanim zacznę je smażyć, obtoczę jeszcze je w dwóch mąkach. Dzięki temu będą mega chrupiące. Pierwsza to mąka kukurydziana, a druga mąka pszenna. Dokładnie je teraz ze sobą mieszam i przed samym smażeniem starannie każde skrzydełko obtaczam. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego użyłem tutaj akurat dwóch mąk, a nie jednej. Otóż jedna i druga spowoduje, że skrzydełka będą chrupiące, ale kukurydziana po wyjęciu z tłuszczu ma niesamowity smak i aromat, którego nie da się podrobić. Mięso jest już gotowe do smażenia. Z tego co słyszę, to olej też osiągnął wystarczającą temperaturę. Olej nie może być zbyt zimny, bo skrzydełka będą się gotowały. Nie może być też za bardzo rozgrzany, bo się spalą. Najłatwiej wsadzić kawałek skrzydełka do oleju i zobaczyć, czy powstaje taka delikatna pianka. Jak tak, to jest idealna temperatura do smażenia. Skrzydełka są już gotowe, wyglądają nieziemsko apetycznie. Wyciągnę je już do miski, żeby ich nie przeciągnąć, bo inaczej staną się suche. Odkładam je teraz na bok i zajmę się przygotowaniem sosu. Najpierw do garnka wsypuję mąkę pszenną, którą delikatnie prażę. Jeżeli chodzi o same proporcje, to zapraszam na naszego bloga Gotujemy z Lewiatanem. Tam wszystko dokładnie przeczytacie. A ja wracam do mąki. Muszę ją delikatnie uprażyć w suchym garnku. Chodzi o to, żeby wydobyć z niej ten orzechowy posmak. Zaczyna już pachnieć orzechami, w związku z tym mogę dodać masło. Teraz w garnku powoli powstaje mi zasmażka, o której na pewno słyszeliście, ale może nie wiecie, że zasmażka jest trzystopniowa. Pierwsza to taka jasna, która jest idealna do sosów śmietanowych. Druga, czyli troszeczkę ciemniejsza, pasuje do zup, lekkich sosów, na przykład jak ten serowy. Oraz zasmażka trzeciego stopnia, która jest bardzo ciemna i nadaje się tylko do ciemnych sosów pieczeniowych. O, masło z mąką już się idealnie połączyło. Dodaję teraz mleko. W końcu to ma być sos, a nie ser rozpuszczony z masłem. Konsystencja jest idealna, czyli lekko budyniowata. Mogę teraz dodawać ser. Na pierwszy rzut pójdzie mozzarella. Do świeżej mozzarelli teraz dodaję wędzoną. I jeszcze wyrazistego edama.
Muszę cały czas mieszać, żeby konsystencja była jak najbardziej jednolita. Niesamowicie już pachnie rozpuszczonym serem. Jeszcze teraz doprawię to odrobiną soli, trochę słodkiej papryki, do tego jeszcze biały pieprz i przyprawę, która nie do końca jest u nas w Polsce znana, mianowicie mielony kardamon. On tutaj da niezłego kopa w tym sosie. Sos ma idealną konsystencję i przepiękny kolor. Odstawię go teraz na chwilę i zajmę się gotowaniem makaronu, który oczywiście wrzucam na wrzącą wodę. Wody na makaron wcześniej nie soliłem, posolę dopiero teraz. Dzięki temu szybciej się ugotowała. Muszę teraz jakieś 5 do 8 minut poczekać, aby makaron wymieszać z sosem, no i zjeść w końcu moje skrzydełka. Makaron się już ugotował, muszę go teraz odcedzić. Bardzo ważne, żeby na dnie garnka zostało trochę tego wrzątku z gotowania. On też wprowadzi bardzo fajną konsystencję w sosie. Moją serową miksturę teraz dolewam do makaronu, ale nie w całości. Resztę sobie schowam do lodówki i na przykład jutro zjem z nachosami. A tutaj wszystko mieszam. Makaron, aby teraz dokładnie połączył się z sosem, po wymieszaniu powinien być jeszcze podgrzewany przez około 40 do 60 sekund. Ależ to jest pyszne. Właśnie w ustach eksplodowała mi serowa bomba. W garnku wszystko pięknie zgęstniało. Czas przerzucić to do miseczki. Widzicie, jak ten ser się pięknie ciągnie. Wiem, pewnie zastanawiacie się, ile kalorii ma teraz to danie. Ale wiecie co, jeżeli się siada do takiego czegoś, to jest ostatnie, nad czym powinniście się zastanawiać. Poza tym, zieleninka przecież, od razu to lepiej wygląda. Od czego by tu zacząć? Może od makaronu? Fenomenalny. Fenomenalny. A skrzydełko? Kto z was kocha się tak w nie wgryźć? Pamiętajcie o naszym blogu, gdzie wrzucamy mnóstwo przepisów. Gotuję z Lewiatanem.